Czy mówiłem wam, jak poszedłem na basen? Była sobota. Pakowałem ręcznik, czepek i kąpielówki. To już mój piąty z kolei sport, który próbuję wdrożyć w życie. Próbowałem już tenisa stołowego. Nie podobało mi się. Boksu. Nie podobało mi się. Squasha. Podobało, ale mojemu koledze się nie podobało, jak gram, więc nie mam z kim chodzić. Fitnessu. Byłem jedynym chłopakiem w grupie. Na basen namówił mnie wujek. Młody człowieku, na basenie to ja prawie poznałem twoją nową ciocię. Ale byłem już żonaty ze starą. W sensie starą ciocią. Ciocią starą. Nie starą, że stara mówię na ciocie, bo tak nie mówię, bo mam do niej szacunek. Co tam mówisz na mnie, stary? Że nie mówię na ciebie stara. Oj, stary, stary. A taki krętacz. Jeszcze młodemu ściemnia. Przecież mówi na mnie stara. Wiadomo. No, ale nie przy ludziach. A na tym basenie żadna nowa ciocia by cię nie chciała. Więc ciesz się tym, co masz, bo i tego ci może zabraknąć, ty stary cwaniaku. Żegnaj! Morał z tej historii jest taki, że na basen warto iść. I że jak się dowiedziałem, jestem o krok od rozwodu. Wszedłem na przystanek. Na przystanku siedziała moja sąsiadka. Kiwnąłem do niej głową. Ona uśmiechnęła się niezręcznie. Wziąłem głowę w telefon, udając, że mam tam coś ważniejszego. Nie miałem. Podjechał autobus. Ja wstałem. Ona też wstała. Nie przepuściłem jej w drzwiach. Teraz pewnie myśli, że jestem szowinistą bez kultury. Szowinista bez kultury! Może, żeby załagodzić, powiem, że to moja forma walki o równouprawnienie kobiet. To moja forma walki o równouprawnienie kobiet. Słucham? Wypowiedziane głośno nie zabrzmiało tak dobrze. Wycofałem się. Nic. Sąsiadka uśmiechnęła się niezręcznie. A ja wziąłem głowę w telefon, udając, że mam tam coś ważniejszego. Nie miałem. Szedłem. Okazało się, że sąsiadka też tam idzie. Tym razem przepuściłem ją w drzwiach. To znaczy, próbowałem przepuścić, ale mi coś nie wyszło. Pewnie teraz myśli, że jestem lamusem, co to w drzwiach nie umie przepuszczać. Ale lamus, co to w drzwiach nie umie przepuszczać? Może, żeby załagodzić, to powiem, że z tymi drzwiami to się zgrywałem? Z tymi drzwiami to się zgrywałem. Proszę? Wypowiedziane głośno brzmiało, jakbym się tłumaczył. Wycofałem się. Nic. Sąsiadka uśmiechnęła się niezręcznie. A ja wziąłem głowę w bok, udając, że widzę tam kogoś znajomego. Nie widziałem. Podszedłem po chwili do kasy. Dzień dobry. Dolar 13, bilet poproszę. Zażartowałem. Słucham? Ale wypowiedziane głośno nie brzmiało już tak śmiesznie. Wycofałem się. Nic. Bilet normalny poproszę. Kasjerka wychyliła się zza kasy. A klapki gdzie są? Nie miałem klapek. Czepek mam. No świetnie, to jeszcze klapki, jesteśmy w domu. Nie miałem. Nie mam. No to co ja panu poradzę? Na skarpetach pójdę? A ja wiem, gdzie te skarpety chodziły. No to na boso. A ja wiem, czy grzybicy nie ma i innych nie zarazi. No ale inni mają klapki. A jak nie mają? No to pani ich nie wpuszcza. No właśnie, nie wpuszcza. Niech idzie do kiosku i kupi klapki. Ale ja mam w domu klapki. To niech jedzie do domu. Ale ja mam daleko. To niech idzie do kiosku kupić klapki. No ale ja mam w domu... Kasjerka uciszyła mnie palcem, wiedząc, że powtórzę ten sam argument, który wcześniej nie działał. Pokazała mi drogę do kiosku. Poszedłem tam. Te klapeczki to jest wystawy rozmiar 43, to po ile są? To nie rozmiar, to cena. Zdziwiłem się. Z tych nie mamy w tym rozmiarze. 43 mamy tylko takie. Za 60 zł. Spojrzałem na klapki. Były warte max 15. Spojrzałem na reklamówki leżące na ladzie. Wie pan co, to poproszę te dwie reklamówki. Dał mi. Wziąłem. Założyłem reklamówki na buty. Podszedłem do kasy. Normalny bilet poproszę. Kasjerka wychyliła się zza kasy. Koledzy pana zniszczą. Wstyd!
Proszę. Kasjerka dała mi kluczyk. A ja udałem, że jestem groźny. Znalazłem szafkę. Na szczęście nikogo nie było. Musiałem przebrać majtki. Ubrałbym już w domu i miał je pod spodniami, gdyby nie to, że noszę kąpielówki a la shorty, a nie a la slipy pływackie nie potrafiące wszystkiego należycie zmieścić. Rozejrzałem się dookoła. Pusto. Ściągnąłem spodnie. Znów się rozejrzałem. Pusto. Ściągnąłem majtki. Rozejrzałem się ponownie. Pusto. Zacząłem zakładać kąpielówki. Noga zaplątała mi się w nogawkę. Ktoś podszedł. Posunąłem się na prędce. 57. Co za wstyd. Założyłem kąpielówki. I szybko wybiegłem do toalety. Przypomniało mi się jednak, że nie zamknąłem szafki. Cofnąłem się. Dziwny sąsiad z szafki obok właśnie trzepał skarpety. Zamknąłem szafkę. Poszedłem. Wszedłem do toalety. Poczułem, że jest mokro. A jeżeli to nie jest tylko woda? Cofnąłem się. Całkiem nagi dziwny sąsiad szafki obok zakładał kąpielówki. Wziął głowę w dół, udając, że dostrzegam coś na swoim paznokciu. Nie widziałem. Co z tym paznokciem nie tak? Otworzyłem szafkę. Wyciągnąłem worki na stopy. Zamknąłem szafkę. Poszedłem. Założyłem worki. Wszedłem do toalety. Nadal czułem, że jest mokro. Ale przynajmniej przez worki. Rozejrzałem się po toalecie i przypomniał mi się wujek. Ja to w życiu przy pisuarze potrzeby załatwić bym nie mógł. No to ani się skupić, ani zrelaksować. Tak się czuję, że jakiś inny typ ci nad głową stoi. Wszedłem do kabiny. Wysikałem się. Wyszedłem z kabiny. Przy umywalkach stał dziwny sąsiad z szafki obok. Podszedłem. Dziwny sąsiad z szafki obok spojrzał się na mnie i uśmiechnął tajemniczo. Ja się uśmiechnąłem niezręcznie. Dziwny sąsiad z szafki obok spojrzał na moje stopy i worki na nich. Patencia z pana. Ale koledzy za coś takiego pana zniszczą. Wstyd, wstyd, wstyd! Czy w poprzedniej scenie nie było was troje? No tak, ale Asia nie ma płacone za nadgodziny i nie została. Okej. Okay. A to nie jest tak, że wy po prostu to robicie dla dobra naszego środowiska? No ale my nie jesteśmy ekologami, tylko statystami w twoim filmie. To znaczy, ja jestem ekologiem i mam misję! Okej, okay. To może jednak wróćmy do wątku w filmie, a o tej ekologii to w razie czego to później. No, ale ja to już będę spadał. Jasne, spokojnie. Dzięki, że przyszedłeś. To ja się jeszcze tak troszeczkę pokręcę, jakby coś o tej ekologii. To co? Widzimy się na torze? No, nie wiem jak pan, ale ja to idę na basen, a nie na pociąg. Zażartowałem. Nie rozumiem. Ale wypowiedziane głośno nie brzmiało już tak śmiesznie. Wycofałem się. Nic. Dziwny sąsiad z szafki obok wydał dziwny dźwięk, a ja schyliłem się szybko, ściągając ze stóp reklamówki. Zapomniałem jednak, że nadal stoję w toalecie, gdzie mam wątpliwości, że wszystko co mokre to woda. Wyszedłem. Minąłem prysznicę. Dziwny sąsiad z szafki obok namydlał swoje totalnie nagie ciało. Poszedłem dalej. I tak wchodzę zaraz do basenu, więc po co się myć? Zobaczyłem tabliczkę z nakazem mycia. Myłem się przed wyjściem. Poszedłem dalej. A mam cię, gagatku. Ratownik wyskoczył na mnie z miernikiem wilgoci. Suchutki, co? Normalnie to bym wezwał straż miejską za zanieczyszczanie mienia. Ale dam ci jeszcze jedną szansę, bo widzę, że dobry z ciebie chłop, co to z brzuszka tylko zrzucić przyszedł. I jeszcze nie ogarnięty w naszych zasadach. Więc raz dwa pod prycho i wyszorować jak na plakacie pokazane. Cofnąłem się. Umyłem się. Wszedłem pewnym krokiem do basenu. I równie pewnym z niego wyszedłem. Czemu ta woda w basenie musi być zawsze taka zimna? Żebyśmy się nie spocili? Na ostatnim torze zobaczyłem sąsiadkę. Kiwnąłem głową. Ona nie zareagowała. Pewnie woda jej do oczu wpadła. Albo mnie w czepku nie poznała. Wszedłem raz jeszcze nieco ostrożniej. Zimno. Bardzo zimno. Dopłynął do mnie dziwny sąsiad z szafki obok. Jak panu tak zimno, to może jakieś ściganko na rozgrzewkę? Odmówiłem. Jasne, czemu nie? To znaczy chciałem odmówić. Spojrzałem, czy sąsiadka patrzy. Patrzyła.
Dziwny sąsiad szafki obok zaczął startować. 3, 2, 1 i lecimy na szczycie! Zdziwiony zachowaniem dziwnego sąsiada z szafki obok, wystartowałem sekundę później. Do nadrobienia. Zacząłem płynąć żabką. Dasz radę, Martin. Wyobraziłem sobie sąsiadkę gratulującą mi wygranej. Panie Martinie, ja nie wiedziałam, że ja obok takiego pływaka mieszkam. W takim razie moja wanna już na pana czeka. Zacząłem płynąć kałkę. Dasz radę, Martin. Wyobraziłem sobie sąsiadkę, widzącą moją porażkę. Panie Martinie, co tak słabo? Ze starszym panem przegrać? Zacząłem płynąć na plecy. Dasz radę, Martin. Czułem, że moje wszystkie mięśnie dają z siebie 200%. Że od tego zależy moje być albo nie być u sąsiadki. Dasz radę, Martin. Dopłynąłem pierwszy. Spojrzałem w kierunku sąsiadki. Nie było jej. Rozejrzałem się dookoła. Wchodziła do sauny i nie widziała mojej wygranej. Gratuluję wygranej, powiedział dziwny sąsiad z szafki obok. Odpłynął. Ja też odpłynąłem. Wyszedłem z basenu. Podbiegłem do sauny. Wszedłem. Sąsiadka była sama. Usiadłem daleko, by nie nabrała podejrzeń. Kiwnąłem głową. Ona uśmiechnęła się niezręcznie. Ja zagadałem. Coś mnie pani dzisiaj prześladuje. Biorąc pod uwagę, że to pan wszedł do tej sauny po mnie, to raczej ja powinnam to powiedzieć. Powiedziała szorstko sąsiadka. Wstała. Wyszła. A więc trzeba ją permanentnie skreślić z listy potencjalnych kandydatek na żonę. Minęła minuta. Kto normalny chodzi do sauny? Nie dość, że nudno jak diabli, to jeszcze to suche powietrze wprowadza człowieka w straszny dyskomfort. Minęły 2 minuty. I ani minuty więcej. Wyszedłem. Wróciłem na basen. Starałem się tak wejść, by dziwny sąsiad z szafki obok mnie nie zobaczył. Woda była jeszcze zimniejsza niż przedtem. Dziwny sąsiad z szafki obok mnie zauważył. To może jakaś dogrywyska, sąsiad? Tym razem naprawdę chciałem odmówić. Ale zobaczyłem, że naszej rozmowie przysłuchuje się sąsiadka i wyobraziłem, jak mówi... Starszemu panu tak odmawiać? Wstyd. Jasne? Czemu nie? Dziwny sąsiad z szafki obok zaczął startować. 3, 2, 1, start i lecił na szczęście! Byłem przygotowany na jego bojowy okrzyk, więc wystartowałem równo z nim. Zacząłem płynąć żabką. Dasz radę, Martin. Wpisałem w głowie znów sąsiadkę na listę potencjalnych kandydatek na żonę. Zacząłem płynąć na plecach. Dasz radę, Martin. Uderzyłem w innego faceta, który również płynął na plecach. Wyobraziłem sobie, jak na niego krzyczę. Jak płyniesz, pan, oczu nie masz! Ale to on krzyknął na mnie. Jak płyniesz, pan, oczu nie masz! Przepraszam. Przeprosiłem tylko dlatego, by dokończyć wyścig. Zacząłem płynąć kraulem. Czułem, że moje wszystkie mięśnie dają z siebie 200%. Dasz radę. Przegrałem. Spojrzałem w kierunku sąsiadki. Rozmawiała z ratownikiem odwrócona plecami. Nie widziała mojej przegranej. Ty przegrał ze starym! Sąsiadka spojrzała na mnie. Uśmiechnąłem się do niej niezręcznie. Ona natychmiastowo odwróciła się w kierunku ratownika. Ponownie ją permanentnie wykreśliłem z listy potencjalnych kandydatek na żonę. Raz nad wozem, raz pod wozem! Zażartował dziwny sąsiad z szafki obok. Na woź, nie nad wozem. Odpowiedziałem szorstko. Na woź. Odpłynąłem. Sąsiadka wchodziła do basenu. Podpłynęła do mnie. A może teraz ze mną sąsiad się zmierzy? Wyobraziłem sobie, co by powiedziała, gdy jej odmówię. Panie Martinie, kobiecie odmawiać? Cóż za szowinizm. Wyobraziłem sobie, co by powiedziała, gdy przegram. Panie Martinie, co tak słabo? Z kobietą przegrać. Wyobraziłem sobie, co by powiedziała, gdy wygram. Panie Martinie, coś czuję, że muszę u pana potrenować. Zgodziłem się. Jasne. Popłynęliśmy. Sąsiadka zaczęła startować milcząco.
zacząłem płynąć żabką. Dasz radę, Marty. Po raz kolejny wpisałem w głowie sąsiadkę na listę potencjalnych kandydatek na żonę. Wyprzedziła mnie. Zacząłem płynąć kraulem. Dasz radę, Martin. Sąsiadka była znacząco dalej. Zacząłem płynąć na plecach. Dasz radę, Martin. Nie dam rady. Sąsiadka była już na mecie. Przegrałem. Sąsiadka się ucieszyła. Uroczy, że się tak pan podłożył dla mnie, żebym wygrała. Doceniam. Rozgryzamy pani. Zablefowałem. Gdzie tam? Obserwuję od samego początku, jak tu pływacie i po prostu pani lepsza jest. Ratownik puścił zalotnie oczko do sąsiadki. Sąsiadka uśmiechnęła się do niego również zalotnie. Ja postanowiłem również puścić zalotne oczko do sąsiadki. Ta jednak uśmiechnęła się niezręcznie. Odpłynęła. Ponownie ją permanentnie wykreśliłem z listy potencjalnych kandydatek na żonę. Koniec wstydu na dziś. Do domu. To co? Może do 3 razy sztuka? Stanowczo odmówiłem. Jasne, bardzo chętnie, ale wie pan co, ja do domu już muszę iść. A ja to chyba też, bo co będę tutaj sam się szwędał, w domu na mnie czekają. Szybko pobiegłem jeszcze do sauny, żeby nie przebierać się razem z nim. W saunie siedział jeden facet. Usiadłem stosunkowo daleko, żeby nie zabierać mu strefy komfortu. Minęła minuta. Czy skoro i tak nic się nie dzieje w tej scenie, to może mógłbym wygłosić teraz monolog o ekologii? Wiedziałem, skąd się pojawiasz. Wyszedłem. Ostrożnie spojrzałem, czy dziwny sąsiad z szafki obok już sobie poszedł. Poszedł. A przynajmniej taką miałem nadzieję. Otworzyłem szafkę. Musiałem przebrać majtki. Rozejrzałem się dookoła. Pusto. Ściągnąłem kąpielówki. Znów się rozejrzałem. Pusto. Zacząłem zakładać majtki. Noga zaplątała mi się w otworze. Dziwny sąsiad z szafki obok wrócił pośpiesznym krokiem. O, klucze. Znalazłem, z kieszeni mi wypadły. Jak to dobrze, teraz się zorientowałem, a nie przed domem. Spojrzał na mnie tajemniczo. Ja uśmiechnąłem się niezręcznie, pamiętając cały czas, że stoję bez majtek. Wyszedł. A ja dokończyłem ubieranie. Zauważyłem sąsiadkę przy suszarkach. Podszedłem do niej. Lista. Chociaż w suszeniu głowy z panią wygram. Zażartowałem. Słucham? Ale wypowiedziane głośno nie brzmiało już tak śmiesznie. Wycofałem się. Nic. Sąsiadka uśmiechnęła się niezręcznie, a ja włączyłem suszarkę, żeby uciąć rozmowę. Do sąsiadki podszedł ratownik, który w ubraniu już nie wyglądał jak ratownik. Powiedział coś do niej, jednak suszarka zagłuszyła mi dźwięk. Sąsiadka zaśmiała się zalotnie. Ratownik, który w ubraniu już nie wyglądał jak ratownik, szepnął jej coś na ucho. Sąsiadka wyłączyła suszarkę i poszła razem z nim. Wykreśliłem ją z listy raz na zawsze. Martin, jesteś skończonym frajerem. To może jakieś piwko w bufecie basenowym? O Jezu, po co tu panno? Jeszcze tego ekologa do puenty dajcie. Czy to jest ten moment, w którym będziemy gadać o ekologii? Nie, nikt nie chce słuchać o ekologii. No właśnie, a powinni. Ja wiem, że powinni. Naprawdę, ochrona środowiska jest absolutnie ważna. Tak samo w każdej normalnej historii romantycznej to ja powinienem pójść z sąsiadką, a nie ten ratownik. Tak to już w życiu bywa, że nie zawsze się wszystko zdobywa. No tak, oczywiście. Zapomniałem, że jeszcze wujek ze swoimi mądrościami. To poproszę jeszcze panią kasjerkę, co teraz będzie krzyczeć, że nie mam foliówek na nogach. A co pan bez tych swoich foliowych ochraniaczy? Naprawdę, skończmy już ten odcinek, bo jestem totalnie zmęczony. Nie mam już więcej nic do powiedzenia. Nie było nas, był las.
Nie będzie nas, będzie las.